Poniedziałek 4 kwietnia miasto Kielce podpisało ugodę z firmą Eneris dotyczącą uregulowania kwestii kar nałożonych na spółkę za nieterminowy odbiór odpadów z pojemników oraz odbiór worków z odpadami i nieterminowe dostawy pojemników od lipca do grudnia 2020 roku. Okres drugiej połowy 2020 roku był okresem bardzo nerwowym i ta współpraca między nami mocno się zachwiała. Firma Eneris przestała nam weryfikować w tym normalnym procesie kary. W związku z tym te wyliczone przez nas kary także przekładały się na noty księgowe wystawione dla firmy. Decyzja na temat wejścia na drogę mediacji została podjęta jesienią ubiegłego roku. Postępowanie, które trwało od października, było bardzo pracochłonne. Konieczna była dogłębna analiza zgłoszeń dotyczących niewywiązania się firmy Eneris z kontraktu na odbiór odpadów. Tych przypadków, no mogę powiedzieć, że było kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt tysięcy, bo to jest każdy przypadek braku odbioru odpadów z danego adresu, każdy przypadek niepodstawienia pojemnika. Za sam lipiec 2020 roku materiał dowodowy zgromadzony zajmował ryzę papieru. W związku z tym przystąpiliśmy do tej weryfikacji i ta weryfikacja spowodowała pewne zmiany w wysokości kwot, których żądaliśmy od firmy Eneris. Noty księgowe, które naliczyło miasto, wyniosły ponad 2,5 miliona złotych. W toku negocjacji zgodzono się na obniżenie kar za tak zwane całe ulice oraz przyjęto argument, że firma Eneris zapewniła ciągłość odbioru odpadów na newralgicznych frakcjach, czyli odpadach bio i zmieszanych, już po podpisaniu nowego kontraktu. Zdecydowano się wycofać naliczone kary za brak odbioru odpadów selektywnych w październiku 2020 roku ze względu na to, że przedsiębiorstwo z powodu pandemii nie zakupiło na czas nowych śmieciarek, a na mocy zapisów w nowej umowie nie mogło skorzystać ze starych. Ostatecznie firma Eneris zapłaci miastu karę w wysokości 1,5 miliona złotych. Jaką mieliśmy, szanowni państwo, alternatywę w tym całym procesie? Alternatywą jest złożenie pozwu sądowego, do którego oczywiście miasto w pewnym momencie się szykowało, natomiast przyjęliśmy założenie, że mediacja sądowa jest korzystniejsza dla miasta z kilku względów. Po pierwsze, przewlekłość takiego postępowania sądowego. Było bardzo duże prawdopodobieństwo, z naszej perspektywy zagrożenie, że mieszkańcy musieliby być w ten proces włączeni. Kolejna rzecz to miarkowanie kar. Pewność miarkowania kar i prawdopodobieństwo obniżenia kwot może wpłynąć na to, że kwota, która jest wynegocjowana w trakcie mediacji, w procesie sądowym byłaby przez nas nie do osiągnięcia. Oczywiście na końcu to są jeszcze koszty postępowania sądowego, kwestia obsługi prawnej, być może konieczność do tak wyspecjalizowanego procesu zatrudnienia dodatkowej kancelarii prawnej specjalizującej się w procesie tego typu sporów sądowych. Jeszcze w tym miesiącu Eneris zapłaci miastu pierwszą ratę w wysokości 300 tysięcy złotych. Kolejne w kwocie około 133 tysięcy złotych wpływać będą na konto miasta co miesiąc do końca roku.